Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Witam wszystkich z tej strony Tula i witam was w kolejnym odcinku z gry Dying Light. Ze mną Tomek. Jestem. Gdzie ty jesteś? I tutaj! O! To jest Tomek! W ogóle zobaczcie, jakie mamy ubrania! To nawiązanie do DBD i Klauna. I słuchajcie, wyszliśmy z Tomkiem do torby i szukaliśmy przebrania. Mówię, Tomek, ja ci pokażę fajny strój, Tomek, ja ci też pokażę! I wychodzimy, a mam obydwoje w tym samym, słuchajcie, wybraliśmy obydwoje tego Klauna, serio mówię wam! Przeszliśmy tutaj, słuchajcie, do kupca i otworzyliśmy sobie skrzynię, ale teraz lecimy skończyć to zadanie z Dniem Matki, czyli musimy zanieść leki Lenie. Także lecimy, Tomek. Pełno u mnie dobrego towaru. Okej. Na auto oczywiście możesz... To tak wiem. Ale tu już oczywiście nie trafiłam, bo po co... Musimy się starać w miarę możliwości nie wpadać na każdego zombiaka po drodze, bo tak to... Wiem. Każdy odcinek będzie o tym, że z punktu do punktu będziemy próbować się dostać. Dobra, ja się już machałem. Ja też. To jest straszne, że on się tak szybko męczy. Dolecę. Doleciałem. Czy doleciałeś? Staram się... Aha, za to dostajesz punkty zręczności, jeśli na jakichś takich murkach, jakichś takich płotkach też biegasz i też dużo skaczesz i się podnosisz, podciągasz, to tak? Wtedy masz też punkty zręczności, okay. No. Bądź za wow, prosto na zębiaka! Poczekaj, bo tutaj jest skrzynka. Tomek! Dobra. W ogóle nie wiem, czy widzicie, że mam broń ulepszoną, piękną. No, ja niestety nie miałem możliwości, bo wszystkie moje plany nie są do tych broni, którymi dysponuję. Tak, teraz. I słuchajcie, chciałam Tomkowi ogarnąć, bo zauważyliśmy, że można się jakby tu trochę wymienić. Ale tak. Jeżeli tam nie mamy chyba tych samych umiejętności, tak? To się nie no, da. No, mi czegoś tam brakuje, nie mam... Aerozol na mrówki mam. I fajki. A ja też. Dobra. Tylko nie jest precyzowane, że na mrówki, więc... Ale tak no, wygląda. To jest zastosowanie. Op. No, oczywiście spadłam. Właśnie na tą rurę. Wyczuwam... utknęłam! Przedmiot. Co? Wyczuwam gdzieś tu rzadki przedmiot. A właśnie, bo mi tego kuja są w stronę to używać. Czy ja tu wejdę? Wiesz co, ja się nie mogę doczekać, aż odblokujemy już zdeptanie. To jest tak przydatne. Coś ty. Dobra, ja już wchodzę do budynku, a ty? Wow! Jestem pierwsza! I też robiliśmy zacie zawody, kto pierwszy doczy do handlarza i też wygrałam. Spadłem gdzieś tam w dół. Ej, czemu ja tu nie mogę? Czego? Wejść na tą górę tu. O dobra, w końcu. Komu my to mamy zanieść, Tomku? Gdzieś. Sytuacja się pogarsza. Czy przetrwamy? Wind do mnie? Dobra, to wchodzę. Klaunami gramy. Tak, ale ja mówię, jak zobaczyłam, mówię, kurde, zrobię Tomkowi niespodziankę, bo on gra teraz klaunem i mu pokażę, nie? Ja mówię, zobacz Tomek, a, mówię, a zobacz ty! I patrzę, mamy to samo. No. Mamy ten sam gust, Tomek. No. O, tu jest ten. Czan. Gdzie my mamy iść? To jeszcze wyżej chyba. Wiesz co? Niżej, czyli po schodach w dół. Niżej? Mhm. Strzałka w dół była na tym. Aha, okej. Okay. Dzień dobry. Jesteśmy w poradni medycznej Haran. Teraz mamy leki przeciwpadaczkowe. Łączyliśmy napisy. A jak poszło z Gazim? Może i jest niedorozwinięty, ale świetnie sobie radzi z osiąganiem tego, co chce. Poznałeś jego mamę? Wyglądała na zadowoloną. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt nie jest. Tak. A właśnie. Brecken chciał, żeby ci to przekazać. Z podziękowaniem. Kasiurka! I ulepszenie broni! I wzrost poziomu! Punkt zdobyłam! Idę zobaczyć, czekaj. Tutaj mam punkcik. Pokaż. I co ja tutaj mogę sobie wziąć? Gwiazd, tego nie chcę. Handlarz, a tu? Wspomagacze. Co tu wziąć, to mógł najlepiej? Ciężko wybrać. Zwiększ umiejętności targowania się. Naucz się wytwarzać z roślin wspomagacza. Może to? Możesz. Tutaj sporo będziemy w stanie rozwinąć mimo wszystko, ale... Ja biorę to. Dobra, słuchajcie, bronię mamy. Nie, dziękuję. Co?
Wezmę wytrzymałość bardziej na obrażenia. Kopniak z wyskoku. A ja miałam tylko w tym, w przetrwaniu. No bo ja tutaj długo chyba nie wydawałem. No ty nie wydawałeś, ja wydawałam ostatnio. I może dlatego to my nie mieliśmy tych punktów, ty nie miałeś tych co ja, bo ja wydawałam, a ty nie. No. Tylko zastanawiam się, gdzie my mamy, czy to jest zwinność i gdzie będzie zadeptanie. A co to jest za puchar taki Tomek na mapie? To jest do wzięcia chyba nagroda. A to ja, nie wzięłam, patrz, i bym poszła. Dobra, a te wykrzykniki, powiedz mi, to co to znaczy? To są misje poboczne. No. Jak tam? Nadal boli? No ale umówiłem się, że nie będziemy robić misji pobocznych, nie? No, to głównie poza serią. Tak. Gdzieś w ogóle skupimy. Wiecie, to jest taka seria, że moglibyśmy 250 odcinków. Tak, tak. Dobra. Skontaktujemy się z GRE. Ponieważ większość biegaczy jest nieczynna, Brecken chce ich zastąpić zwiadowcami. Czyli... No. Przewinąłeś. Nie. Sam się przewinął. Sam, no. Okej. Okay. Zrzut. Zrzut? Sytuacja się pogarsza. Myślałem, że... Gdzie to jest? Musimy tu zejść, wiesz? A nie tu? Tu ci latarką świecę. Oślepiam zabójcę, oślepiam klauna. Dobra. Ile metrów? 40... Aha, bo tu na dach mamy skoczyć, żeby zakapować. Tak, tak, tak. No i z tego co ja pamiętam, to... To sam wyjmował ten... No dobra. Mogę zawody jakieś stworzyć. Tu Crane. Raportuj. Tu ładnie. Szef wie, że nazywa się Brecken. Mm. To na pewno nie wasz człowiek. Moim głównym podejrzanym jest pewien lokalny watażka. Nazywa się Raiz. Magazynuje antyzynę i zdziera z każdego, kto chce choć trochę kupić. Teraz mam dla nich zdobyć antyzynę ze zrzutu. Jeśli mi się nie uda, będą zmuszeni wymyślić co innego. Zrozumiano. Dobra robota, Crane. Dobrze ci idzie. Kontynuuj misję, a my się w tym czasie zastanowimy. Skontaktuj się z nami, jak tylko dotrzesz do antyzyny. No to tak. To co, lecimy? Gdzie to jest? A tam. Tam. I zium, pięknie. A ja mam nowy kopniak z wyskoku, który jest naprawdę dobry. Tak? Staram się go użyć na jakimś dachu. Ja już się zmęczyłam, nie? Na szczycie drzewka... Na szczycie drzewka zwinności no. Jest ulepszenie, które sprawi, że masz nie kończąc coś się staminę biegnie. Szczycie drzewka. Czy w zasadzie na dole, bo to idzie w dół. Nie! Odejdź, odejdź ode mnie! Dobra, wpadłam w sam środek. Znowu jakieś zawody, o co z tym chodzi, Tomek? No to jest to takie różne zadanie, że często możemy sobie uruchomić kotle i pojedynkować. Jeśli więc zaczniesz tam, będziesz mieć największe szanse na dotarcie do zrzutu przed kimkolwiek innym. Coś na niebieskim. Ja chcę cię rozpraszać. Nie skupiałam się na tym, co na pewno. Nie! Ale... Skoczyłam... Kate, zbliżam się do strefy zrzutu. Zostań. Znajdź schronienie i czekaj. Z naszych obserwacji... Znalazłem skrzynię. Wygląda na całą. Jaką sprawdzę, skrzynię? Co jest w środku. Gdzie te skrzynie, Tomek? Na dachu? Na dachu. Znalazłem skrzynię, ale nie znalazłem wcale. No. Tu się nie da. O. A jest co te przerwy no, możesz się po tych przerwach spiąć. Gdzie to ma? Jak, no za tobą. Jak jest ten mur? Tu? Ściana, to tam są takie wyrwy i możesz ich chwytać. Nie. No zobacz. A tu? Ja już otwieram jedną skrzynię niebieską, tak że będzie mówił coś. Wpadłam, a ja chciałam tam. Zaraz tak zobaczę na dół, ja otworzę tutaj tam na górze jeszcze. To jest właśnie w misji ta ogólna. Okej. Okay. Musisz tu przejść. O, z paru rzeczy. Halo. Czekaj. Szlak by to. O. Mam nadzieję, że ja tak nie skończę.
Chodź, później pójdziemy na dół, musimy to otworzyć. Dobra. Aha. Oczywiście, nic tu nie ma. To jest pułapka pewnie. O. Leci. Zrzuty. Widziałeś to? Dwa zrzuty. Wylądowały niestety gdzie indziej, ale i tak jesteś niedaleko. Zgarnij je, zanim zrobi to ktoś inny. O nie, a ja muszę jeszcze tutaj iść na dół. Ty jednak widzisz, trzeba było napewnić tu. Okej, udało się. Trafiłem w śmietnik na szczęście, bo bym miał ponownie. O nie, Tomek, ale skoczyłam. Co się stało? No nic takiego w sumie. Musimy tam dotrzeć. To i na wszystko zabieram. Ile ich tu jest? Na tej autostradzie. Biegnę. Wow, w sam środek wlazłam. Jade, ludzie Raisa mnie uprzedzili. Niech to szlak. Dobra, zostaw to już. Znajdź drugi zrzut. Kieruj się na dym w plan. Skrzynia powinna być w pobliżu. Zasadzić może. A ty tam jesteś gdzieś? O, ich tu jest trzech i mają broń. A ja nie. Poczekaj, bo jedna. Możeś poleciał, nic nie poczekaj. Ja się zaraz zabiję, nie? Nic nie poczekałeś na mnie. To mnie bardziej wkurwia. Bez gości to nie poradzę. Au! Wsiadł kurde i pikacze. Kurde, muszę użyć apteczki. Dobrze są. Tomek! Dobra. Ty ten jest tak mocno, że się moje ataki. No o nie. Czy on kurwa nie zginie nigdy? Chyba nie. Au! Koniec z tobą, słyszysz? Tu dwóch chyba. Na tyle cię stać? Nie. Ja już jestem trochę zmęczona, nie? A jak się skarbi? Jak się kopie? Na E. No i mnie zabił. Bo mnie to w ogóle dwóch Tomek wali. Co się stało? Aha, bo ty wcisnęłaś i wymusiłaś chyba ten... odnowienie. Coś ty! Cholera... No to pięknie. Gdzie w ogóle jestem ty? What? To my? A ja walczę jakąś rurką? Serio? Co się stało? Ja gdzieś jestem mówić, ale nie mogę stąd wyjść. Zaraz. Czekaj, może górą? Dobra, górą. Ile ich tu zostało? Apteczka. Nie, to jest jakiś dziennik, ja tak wyglądała jak apteczka. O, tu jest skrzynka! Fajnie wiedzieć. My mamy małe szanse przeciwko nim. Na tym obecnym etapie. Są, że znajdę apteczkę, niestety. Gdzie to może trwać? To bo, wiesz co, bo kurde, oni obydwoje na mnie wsiedli, nie? Aha. No. I to dlatego tak uszło, ale biegnę. Tylko, że tak, mam popsutą broń, musiałabym sobie ją zmienić. Serio? No, to jest, że... Ciężko. Biegnę. Czekaj. Normalnie, nieśmiertelni. Myśmy jakiś super ciężki poziom trudności wybrali. O, patrz, co zrobiłem. Wow. Chyba nie żyję. No, w końcu. No, bez swojej bo wiesz co, bo mi się ta broń popsuła, nie? W trakcie, no ale ja nie mogłam, kurde, jak oni mi dopadli. Chociaż ja mamy skrzynię, patrz. Poczekaj, już biegnę. Trzeba sobie naprawić tą broń. Co tu jest? Granaty, elektrolity i amunicja. Pięknie. Granaty, no. I elektrolity. Super.
Biegnij do drugiego zrzutu, bo wiem, co jest w tej misji. Co? Chyba wiem, co będzie w tej misji. Co będzie? Chyba doświadczymy nocy. Nie gadaj. Chyba poczekaj za mną, nie lec tak ten... Czy tu jest coś, co mogę, czym mogę się uleczyć? Właśnie, my musimy sobie to, wiesz co, rozbierać na apteczki, bo my, kurde, ja nie mam nic na przykład. Jezus, jak on się męczy, to mógł też nie powiedzieć. Tu jest, faktycznie, nie zgadzam na tym. Gdzie? Już się odwaliłeś mocno. A, później najwyżej. Chodź tam, Boże, jak on dyszy, to my... Ej, o, tu jest krzyka jakaś. Musisz zawrócić. Już prawie tam jestem, no uda mi się. No ty gnoju, Tomek! Biegnę, biegnę, jestem daleko. Ej, oni po prostu skaczą normalnie na dach. Jeszcze żyjesz. A, to są ci ulepszeni chyba. Co się dzieje? Nic, tu wyskoczył ten z młotem. Gdzieś przez ścianę się normalnie przebił. Taśma... Kawa. Ciągle taśma i kawa. Znaczy, kawa w sensie, bardzo często. No. Widzicie, widzicie? No, skocz! O, ktoś potrzebuje pomocy. Kto potrzebuje pomocy? O, bardzo. Dobra. Tak. Dobra, dostaniemy coś z nim. Dobra. Co dostaniemy? Zwykle albo pieniądze, albo jakieś ulepszenie. No, to dobrze. Dobra, zaczyna się ściemniać. Bardzo, bardzo, bardzo. Pamiętaj, że na tej jest latarka. Czekaj. O, tam! No nie! Coś to? Spadłam, bo tutaj, słuchaj, to mi skrzynka... Czekaj, no właśnie, czemu ty tu nie możesz wejść? No? Kupa, nie umie tam wejść, Tomek. Czekaj, może tu? Ja nie umiem trafić w ten daszek! O, okrąż. Ja nie mam tam skoczyć, czekajcie. Czemu tutaj nie? O, dobra. Najlepsze są momenty, jak zombie sam spadnie z dachu. Aha. Sam spadnie z dachu i ci zajdzie na jego punkcję. Rejzu, mam, czekaj. Jesteś tam do... Dobra, pobiegnę do ciebie. O, otworzyłam. Co tu jest? Wódka i kawa. To tyle się namęczyłam, a tu? W tym... Klucz francuski. Tu nie ma nic. A tu? Proszę. Ostrze. Mhm. Dobra, za mną. Musimy się śpieszyć, bo się ściemnia. Czekaj, ale gdzie ty jesteś? Wyprułeś. Za mną i koniec polecam sobie. Czekaj, a jeszcze tu było wyżej coś. Czy nie było? Nie. Dobra. Nie w tę stronę lecę oczywiście, bo czemu nie? Pięknie, jesteśmy na miejscu! Czekaj, bo tu jest skrzyneczka. Części metalowe, o, bardzo dobrze. Ty jesteś na dole, czy gdzie? Tu, za tobą, widzisz? Obudzę ci latarką. Ja jestem. Dobra. Wstaliśmy. Tutaj doświadczymy po raz pierwszy. Co to jest? Lekarstwa. Mhm. Tu Crane. Właśnie zbieram antyzynę ze zrzutu. Dobrze, Crane. Otwiera to nowy kierunek twoich działań. Czas przyjrzeć się Raisowi. Słuchaj uważnie. Jest bardzo prawdopodobne, że to Rais jest twoim celem. Jeśli więc znajdziesz zrzuconą paczkę z antyzyną, zniszcz ją. Co? Czemu? Wymusi to nawiązanie kontaktu z Raisem.
Możesz do niego iść jako przedstawiciel Brekena. Ale od tego zależy życie cywilów. Wszyscy walczymy tutaj o coś większego. Pamiętaj o tym. No nie. No, to tyle z lekarstwa. Ja bym tego nie niszczyła. Jakie ma polecenie? No wiesz co... Ja... Masakr. Jade, znalazłem zrzut. Nie ma w nim antyzyny. Nic? No żeż, kurwa mać! No nic, wracaj do nas. Ale uważaj, budzą się koszmary. Nie mogą cię zobaczyć. To takie wiesz, oni mnie uratowali. O cholera, usłyszeli mnie. Aha. O nie. Ja pierdzielę! Biegnij, jesteśmy ścigani. Ze mną. Aaaa, dawaj! Ja pierdolę. Nie walcz z nim, ich nie pokonam. Ja nie walczę! Ja nie wierzę, co to jest za gówno, Tomek, ja nie chcę. Musimy uciekać. Nie chcę, nie! Tomek! Nie zatrzymuj się. Aaaa, Tomek, ja nie wiem gdzie! Tomek, gdzie my mamy piec? Kieruj się radarem. Jakim radarem? Na kół sobie wciśnij, jak nie. No dobra, ale tam do tego domku zielonego, czy gdzie? Czy na tym... Do, musimy do wieży zlecić, tam jest ultrafioletowe światło i tylko tam jesteśmy. Oh my god. To mogę zginąć. Jak nic. Niedobrze. Jesteśmy już w pewnym miejscu. Tylko, że wiesz co, ja już tak dyszę, że ja pierdziu. To wygląda mnie! Ja nie będzie tu wejść. Do światła, do budynku. No do budynku, ale ja polecam naokoło. Co się stało? Informacja. Z czego? Tutaj możesz się dowiedzieć na ten temat teraz. Dobra, wyłaź. Bo ja tu uciekam. O, jestem, Tomek! Ja tak pierdzielę! Zdobywamy dwa razy punktów więcej do umiejętności i tak dalej nocą, jeśli jesteśmy w stanie przetrwać, ale są bardzo, bardzo niebezpieczni. Ty mnie nie uprzedziłeś! Że ty tak wygląda! No na miniaturce przecież mam przemieńce. Ale widzisz, no... jak używasz na kół, to widać ich... O, gdzie? I oni mają... Na radarze widzisz, jaki mają zasięg widzenia. Aha. Idziemy go pokonać? Nie pokonamy go. Nie. A może jednak? Nie pokonamy go. Na pewno? Łup! Czekaj! Co? Także, no, noce są bardzo fajne. Dobrze jest mieć broń palną albo cokolwiek mocnego. Czekaj, rzucę do niego. Nie trafiłem. A mam... No, serio. Nie trafiłem. O. Czemu tu jeden stoi na drugim? No. Wow. Nie ma szans, połowa życia już. Nie ma zaraz przed drzwiami. Uciekaj. Aaaa, nie! Ginę! Miałeś rację, nie ma sensu. Nic nie wciskam. Ale wiesz, musiałem się przekonać co? No, ożywiłem cię czy nie? Nie! A bo on mnie atakuje. Patrz, nie uda się. Jak to wygląda? Na tym etapie nie masz szans, żebym to zrobiły. No ale przecież się przekonaliśmy. Ty też nie żyjesz? No. Aha. Z jednym, a jest chmara. Oh my god. Wszystko przeze mnie, bo ja chciałam zobaczyć. No ale przynajmniej widzę. I wiem, no. że nie, że jednak nie ma co. Może co? Możesz odciągać przemieców za pomocą petard. Czekaj. Ja cię mogę chyba teraz skrzesić. Czekaj jeszcze. Nie mogę. Musisz wymusić skrzeszenie. Można petard używać. Mogę. No można. I też mamy też latarkę, chociaż nie wiem, czy jeszcze ją, czy już ją zdobyliśmy, ale jest też taka latarka ultrafioletowa. Co? Chyba ją dobra, wróćmy tam, zobaczymy co nam powiedzą. Sytuacja się pogarsza. Czy przetrwamy? Żeby to skończyć. No, właśnie.
Masakra ci powiem. Ale Jezu, one tam skakały, ja tu biegnę, no, tu jeden stay, ten stay, nade mną w ogóle. Potrafią wszystkie przeszkody pokonywać taką prędkością jak ty normalnie. Po dachach, po ścianach, wszędzie. Oh my god. Tylko grunt, żeby się skradać, no co, żeby ci nie zauważyły, nie? A nie, 19 piętro, to źle poszło. Brecken, daj spokój. Potrzebujemy antyzyny. No wiem, ale kupować od Raisa? Chyba żartuję. Na litość boską, ja pójdę. Nie boję się. Absolutnie nie, ja gadaliśmy pójdę. Już na ten temat. Nic nie ustaliliśmy, ty zadecydowałeś, ja... Ja pójdę. No widzisz? Zwariowałeś? Cóż, ten cały Rais nigdy mnie nie spotkał. Mam czyste konto, prawda? Ludzie, dajcie mi Crane'owi minutkę, co? Boże, jak się patrzą w oczy. A ja zniszczyłam wam lekarstwa. Ktoś musi, prawda? No, ale nie wiedzą o tym. Wielkiego wyboru nie mamy. Nie wiedzą o tym. Cii. Placówka Raisa jest tu. Ty. Obadaj, ile nas by to kosztowało i wracaj mi tu żywy. Boże, jaki on miły. O. Źle się z tym czuję. Ja bym nie zniszczyła. Dobra. Układ z Raisem, kup antyzyny od Raisa. Ale dobrze, moi drodzy, my sobie tutaj skończymy. Tak, także pierwsza noc za nami. No. Było ciekawie. Tak, będzie na stałe częścią gry. Tak? Na nocy o tej misji, no. Aha, czyli w nocy będziemy tak uciekać. W nocy będziemy, jak będzie zmierzch, będziemy musieli podjąć decyzję zawsze, czy iść do schronu, czy zostać i zdobyć więcej punktów, ale ryzykować. No nic, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Dzień... O, właśnie, przepraszam, kolejny odcinek u Tomka. Pamiętajcie, tak, nagrywamy na zmianę link. Na opisie. No i do usłyszenia u Tomka. Pa, pa. Pa, pa.